tej chwili w punktach skupów cena oferowana za pszenicę konsumpcyjną to jest 600 do 650 zł, natomiast za żyto nawet słyszałam o cenach na poziomie 330 do 400 zł. Federacja uważa, że są to bardzo niskie ceny i tak naprawdę nie wiemy, z czego wynika ten drastycznie niski poziom oferowanych cen w skupach. My jakby w okresie przedżniwnym zachęcaliśmy rolników do podpisywania kontraktów, które tak naprawdę dają w tej chwili lepszy punkt wyjścia dla tych rolników, którzy je podpisali, bo tam mają zagwarantowaną cenę. Ci rolnicy, którzy podpisali je, myślę, że w tej chwili czują się wygrani. Dość trudno przewidzieć, tak, co będzie się działo w najbliższych tygodniach na rynku zbóż. No wiadomo, że rozpoczęły się żniwa, więc tutaj sytuacja jest dynamiczna, tak naprawdę z dnia na dzień.